to długo wyczekiwana chwila głównie przez rodziców dzieci, które lubią spędzać czas na placach zabaw. Obecnie w mieście trwa ich doposażanie, a przy ulicy 1 Maja powstaje zupełnie nowy plac. Natomiast szereg placów zabaw rzeczywiście doczeka, bądź też już doczekało się nowych zabawek. Tych placów jest kilka rozsianych po całym Kołobrzegu. W tym przypadku jest to jedna firma, która w ramach wygranego przetargu realizuje właśnie dla nas to zamówienie, ale na przykład zostało już zrealizowane zamówienie, które było innym postępowaniem robione, czyli realizacja nowego placu zabaw na ulicy Mieszka I. W podobnej sytuacji jest ulica w Podczelu, gdzie będziemy również realizować zupełnie nowy plac zabaw z tą specjalną miękką nawierzchnią i tak naprawdę ten plac zabaw też powstanie od zera. W nowe zabawki zostaną doposażone place między innymi przy ulicy Wąskiej, Budowlanej i Unii Lubelskiej. Łącznie 6 placów zabaw, ale nowych urządzeń zabawowych w naszym mieście ma wciąż przybywać. Już niedługo zostanie ogłoszony przetarg na to wszystko, co zgłosiły rady osiedla. Oni też bardzo często wnioskowali o dostawienie nowych zabawek na placach zabaw, bądź też takich urządzeń zewnętrznych siłowni. I to też będzie osobny przetarg na to, żeby te zabawki jeszcze dodatkowo w wybranych miejscach postawić. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę tych zabawek będzie bardzo dużo. Na każdym doposażanym placu zabaw mają być stawiane inne zabawki. Tak naprawdę tutaj również konsultowaliśmy się z radami osiedli, które zgłaszały, jakich zabawek by się spodziewali, jakich najbardziej brakuje. Place zabaw mają zostać doposażone do końca tego miesiąca. Tylko w tym roku kwota przeznaczona na doposażenie kołobrzeskich placów zabaw wyniosła blisko 2 miliony złotych.